serdecznie przywitać na drugiej edycji tych zawodów, bo rok temu się odbyły, nie każdy wiedział, niektórzy byli tutaj zgromadzeni też, także wyszły fajnie, teraz jest jeszcze fajnie, jest o co walczyć, pula nagród jest 2000 zł ponad, także jest o co powalczyć tak naprawdę. Każdy regulamin się zaznajomił, tak, także mniej więcej wie co i jak tak naprawdę. Co jeszcze? Patronem zawodów została marka właśnie Delfin oraz Salon Wędkarski Osiniec, także też dzięki niemu mamy troszkę większe te nagrody. Co jeszcze? Większe ryby prosimy zgłaszać tak naprawdę jak najszybciej, znaczy telefonicznie, jak nas nie ma w pobliżu czy coś, powiedzmy, no jak coś już złowi, tam będą pięćdziesiątki, szczupaki czy coś, no to już to nie ma znaczenia, no ale złowi ktoś siedemdziesiątkę, no to powiedzmy, że dajcie znać jak najszybciej, bo możliwe, że pod koniec zawodów czas, kiedy została złowiona duża ryba, też będzie miało znaczenie podczas rozdania nagród, także ten, kto pierwszy złowi, po prostu będzie tak jakby lepszy, tak? Także nie, że rzucacie metrówę do siatki worka i czekacie, aż my przyjdziemy za godzinę na przykład, bo będzie dużo ryb. Także dzwońcie, numer był tam podany, możecie sobie zapisać, jest na liście, także... Albo krzyknąć, woda też nie jest mała. Głośniej czy coś, no nie jest to jakaś duża woda, ale po prostu zgłaszamy jak najszybciej większe ryby. Co jeszcze? Staramy się łowić w obrębie swojego stanowiska, no są stanowiska, gdzie będziemy mogli rzucać na prawo, bardziej na lewo, bo to jest narożnikowe, jest więcej miejsca, no są stanowiska, które są troszkę ciaśniej, no chodzi tu też o dobrą zabawę, powiedzmy, i w miarę koleżeńską atmosferę, a w razie co, jakieś spory czy coś, no to my sędziowie będziemy to starać się rozstrzygać na bieżąco. Tam jest siekierka. Żeby tam jakichś nieporozumień nie było. Na koniec mała prośba jeszcze dla was. Na stoliku jest poczęstunek. Co na spory? Jest poczęstunek, macie drożdżówy, macie kawę, herbatę, coś ciepłego. Na rozgrzewkę też coś jest, także to jest wszystko dla was. Puszka jest dla Olgi. To nie jest żaden obowiązek, że wy musicie coś wrzucić. To jest wszystko dla was. Olga jest córką wędkarza też, także z naszej rodziny, znamy ją osobiście, tak naprawdę potrzebowała 9,5 miliona złotych na leczenie, a zostało tylko 400 tysięcy, także już niewiele do mety tak naprawdę. Jeśli pomożecie, wrzucicie coś, będziecie zadowoleni z zawodów, my na tym nic nie zyskujemy, a Olga może będzie miała łatwiej i szybciej podany lek po prostu. Także zachęcam, jeśli będą wam się podobać zawody, to pomóżcie, pokażcie w ten sposób, że wam się podobało. Na koniec ogłosimy, ile tam, powiedzmy, zebraliśmy w tej pustce, tak? Dobrze ocenić, żeby nie tyle, żeby nie użyć do bankomatu. Co jeszcze? Tam są trzy butelki, nic się nie garnie. To. Dobra, stanowiska będziemy losować w kolejności wpłat, tak jak zostały wpłacane tak naprawdę. Także minutka dosłownie, biorę listę i losujemy. Rafał dwie rybki ma, zaraz zobaczymy. Będzie. Ma 18. A drugi ma. O, ten jest ładniejszy. Drugi ma 25. Także dwie rybki. Pierwsze mierzone. Super. Także Robert ma rybę. 18 cm. Ogólnie co jeszcze? Szczupaczek był złowiony 63. I zobaczymy, za chwilę będzie czas już wolny, będą mogli spacerować. Rybcia wraca oczywiście do wody. Już chyba 10, 20, ale resztę były niewymiarowe. Także coś tam ruszyło, super. Rybka do wody. Mierzymy dalej.
pan Piotr Kołacki, okonek mierzony 18 cm. A spadło mi chyba z 8 takich. Ja się na brzegu. Jest 18, także wraca do wody i łowi dalej. Rafał zmienił stanowisko. Dołowił dwa okonie na 3. No teraz masz 23. Holujesz ryby? Nie. No, ale to raczej nie do wymiaru. O, tu mamy branko na żywo. No nie, to chyba 18 niestety nie. Ale jest kolejny. A już mierzymy te sztuki. Zobaczymy, co tu się udało. Co tu mamy takiego? Dwadzieścia trzy centymetry. Drugi z 18 będzie miał. A, 19 centymetrów. Dwie rybki wracają do wody. Super. Stanowisko 10. Pierwszy okonek u kolegi. 23 cm. Także super. Pierwsza ryba w końcu. Trochę podpowiedzi i się udaje. No. Widma pierwszą rybkę. 18 cm. Pierwsza twoja? Czy nie? Druga, ale pierwsza z wymiarem. A, wymiarowa. No to super. Wraca do wody. Wpisujemy na listę. Bawimy się dalej. Ładny kolejny, 24 tym razem. Super. Zaraz ci powiem. Robert złowił okonia. 20. Także kolejna rybka do kolekcji. Wraca do wody oczywiście. Poszedł. Tak jak mówiłeś, tutaj rzuciłem przy brzegu dosłownie. Kolejna rybka. Tym razem u kolejnego zawodnika. Niewielki, ale jest. Masz go wpuść z powrotem, żeby wziął może jeszcze tam. Rzuć to na wędki od razu. Co to się dzieje tam? To karp chyba, co? Czy... karp, ja wiem. Chociaż... coś uderzyło bardzo mocno. Idę zobaczyć, co to widać. Czy to będzie widać, czy nie. Karp? To masz życiówkę karpia chyba złowioną, ci powiem. Może to jest wanuś albo seta. No ci powiem, że jest kawał ryby. Ten nasz będzie większy chyba podbiór. Ładny dziadziuś. Stara ryba. Stara, ładna ryba. Zestaw okoniowy? Aha. Ale wierzcie mi, że uderzenie było, on tym ogonem tak majtnął. Myślałem, że drapieżnik. Ciekawości by było fajnie wyciągnął, bo ładna rybka. Wydaje mi się, że on był gdzie po płacie. No, jest taka stara, nie? Stara rybka, no. O, ci powiem, tu się zabawa dopiero zaczyna. Tak, on dopiero zaczyna. No, ten będzie większy trochę podbieraczek. To jest ten, mówię, no, tylko popchnij, no. Widzę,
widzę, że z tyłu ma ten ogon taki wycięty. Także... No, to będzie ten świeżo puszony. A jest moc? Do karpiarza jednak karpie ciągną, nie? Się spinnie zaczął bawić. Tam mamy jakiś w ogóle matak, go wyciągniemy? Mata jest, leży tam, jak się idzie do budy, do altan. Wchodzoną płetwę ma na górze, tak, widać, tak. Taki trójkącik ma wyciągnięty z góry. On jeszcze nie zobaczył teraz. Nie, on już wychodzi. A jak jest za ogon? Za ogon. Gadzi teraz albo nigdy. Jeszcze trochę, jeszcze. Opa, tam się... Mamy rybę. Ja nagrywam też. Pokażcie ją. Przyjaciel Waluś, wczoraj zmarłem. Wiem. Walusiu, rośnie. To jest znak. A jest potwór, masakra. Rośnie, Walusiu. Nie męczymy cię, kochany. Uciekaj. Czego ostatnie. Dobra, ślicznie. Rośnie. Tak. Zobacz to. Ja słuchaj, jak go zobaczyłem tam z góry, to myślałem, że jest siotr, kurde, nie? No dokładnie, bo grzbietem wygląda... 8 gram, udało się. Mamy Walusia. No, Hubert teraz nie karpia o konia. Nieduży. 18 cm jest. Zmierzony, wraca do wody. Super. Ale przygoda. Kolejna rybka, 21 cm, wraca do wody, ok, super, udało się wydubać, nagrody czekają. Są bardzo ciekawe. Także na naszych zawodach pierwsze miejsce, bądź za 5 stówek, fajna statuetka można powiedzieć, torba od delfina, drugie miejsce, tak jak widzicie, sandacz, 4,5 stówki, piórniczek taki, spinningowy, trzecie miejsce, ładny okoń oraz bon za 4 stówki plus też mała torba do paska od delfina. Poza tym będzie nagrodzona największy okoń, szczupak, sandacz, sum, jeśli zostaną złowione. Zobaczymy, to wtedy będzie tutaj kwota ustalona. No i nie zapominajmy o wszystkich pakietach startowych, tak zwanych startowych dla każdego zawodnika. Że powinien być zadowolony. Można powiedzieć pakiet pamiątkowy. Komin na szyję od delfina. Nasz kubeczek. Pokaż co tam jeszcze się kryje. Nasz kubeczek. Dwie gumy. Przynęty losowo wybrane. Naklejki. Naklejki oraz wejścióweczka. Wejścióweczka spinningowa na to łowisko. Także chyba każdy będzie zadowolony. Troszkę mamy tych paczek, pula nagród, tak jak mówiliśmy, jest ponad 2000 zł, także super. Wędkarze jeszcze łowią, idę sędziować dalej i jeszcze troszkę będzie kiełbaska. I do tego oczywiście catering, będzie pyszny obiadek od piecyka na wyjeździe, także brzuszki będą pełne. A poza tym co, sędziowałem sobie rowerem, śmigałem wodę dookoła. Poza tym mieliśmy, ma każdy do dyspozycji kawę, herbatę, pączki, drożdżówy, soki, coś ciepłego, pucha dla Olgi. Także fajnie, myślę, że fajnie te zawody wypadły. Ryb jak na razie no nie ma za wiele, ale imprezka super. Dawid, kolejna ryba. Tym razem okonek 22 cm. Super, jest kolejny, także wraca do wody. Jeszcze chwilka czasu została, także... Kolejna rybka wymiarowa.
nieduża, ale jest 18, także proszę wrzuć do wody. Nie wpływa. Pierwsza ryba kolegi pod koniec zawodu. Tak, na koniec. 18. O, ale odepchnął się do 19, widziałeś? Super. Jest następny byk. No to... No to bym się zastanawiał. Jest. Może być 17,5. Kurde. Czuję jeszcze. Czuję dobrze. No nie. No nie, no to dobra. Ej, jest... A co ty? No nie, centymetra zgubiłeś. Centymetra zgubiłeś. Braknie trochę, niestety. Ale przynajmniej ten. Mówi, mało brakuje, a... Ciepły obiadek dla każdego. I ognicho jeszcze. Ogłosimy wyniki. No nie było dużo tych ryb dzisiaj, tak na szybko patrząc to połowa osób coś tam złowiła tak naprawdę. Łącznie uzbierało się 4,75 metra suma wszystkich centymetrów dzisiaj złowionych. Także no nie jest jakiś wymiarowy wynik. Oczywiście. Oczywiście o rybach wymiarowych tutaj mówimy, także. Także no coś tam się wydubało tak naprawdę. Zacznę od końca. W kolejności tak naprawdę losowej, kto po prostu nie złowił, będę prosił o podejście, każdy dostaje jakiś tam mały pakiecik, taki pamiątkowy, także dla każdego coś jest, więc w dowolnej kolejności tak naprawdę to nie ma znaczenia jak na razie, więc poproszę Mateusz Chmielewski. Filip Nawrocki pojechał, dostał. Marek Cichorzewski, poproszę. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Proszę bardzo. Michał Kabaciński. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Mikołaj Rybarczyk. Gratulacje. Udział. Paweł Graczkowski. Oj tam, oj tam. Niekontrolowany uścisk. Rafał Sterling. Brawa. Proszę bardzo, zaśpiewam. Tomasz Nawrocki dostał, pojechał. Borys Zakrzewski. Proszę bardzo, dla ciebie. Tomasz Romański. To już może pojechał, tak. Roman Kaźmierczak, poproszę. Nie. Uścisk prezeski. Dobra, teraz przechodzimy do miejsc punktowanych. Raz, dwa, trzy. Cztery osoby złowiły wymiarowe okonie po jednej sztuce, także egzekwo są na ósmej pozycji, można powiedzieć. Jest to Piotr Kołacki, Miłosz Modrzyński, Łukasz. Ale niech pan idzie, niech pan przyjdzie. Dobra, tak, no, proszę was w kolejce. Tak? Wyrwałem, myślałem, że pierwszy będę, wiesz? Proszę bardzo. Dziękuję. Piotr Kołacki, Miłosz Modrzyński. Dziękuję pani. Proszę. Łukasz Zastawa. Idziemy teraz, dzięki. Ale jest! Łukasz Styra jest. Egzekwo już ósme miejsce, tak? Proszę bardzo, egzekwo wszystko ósme miejsce. Dobrze, dobrze. Siódme miejsce, jeden okoń, 24 cm. Amadeusz Zinkowski, zapraszam. 6 cm, jak nie wyprzedzi.
Miejsce szóste, Aleksander Antczak, dwie ryby. Dwa okonie, razem 44 cm. Nie, miejsce piąte. Albo nie, chwilę zaczekamy i zrobimy tak, że dodatkowo wyszło, miały być ryby Big Fisher niepunktowane, ale że salon wędkarski dał coś od siebie, także dodatkowo nagradzamy największym okoniem, czyli Rafał Bociek, 32 cm dzisiaj. Brawo! Zapraszam, to dla ciebie. Podzielisz się? I jeszcze to też dla ciebie od razu. Proszę bardzo. Podzielisz się? Lekko. Dobra. Sandacz w sumie został złowiony, więc zapraszam Maciej Konieczny. Szczupak 63 cm. Brawo! Gratulacje. Gratulacje. To co, wracamy, czyli tak, piąte miejsce. Robert Adam, łącznie 56 cm. Gratulacje. Miejsce czwarte, Dawid Kubiak, 58 cm. Też o konie. Robert, ty miałeś 56. Dawid Kubiak 58. Ostatni raz, nie? No to miejsce na podium, miejsce trzecie. Hubert Mizera, 59 cm. Jest! Brawo, jest! Nasz kolega z teamu, brawo! Gratulacje. Cały team będzie tam. Od Delfina mała komenteczka. Troszkę inny Hubert zazwyczaj, także piękny okoń za okonie dzisiejsze tak naprawdę. I to jeszcze na pamiątkę. Zapraszam na podium. Hubert, tylko nie wpuszczaj go do wody. A jeszcze musisz zaznaczyć, jaka to była ryba, nie? Waga ryby. 27 kg. No to dobra, no to jak tak wyszło faktycznie, no to przy miejscu trzecim Hubert tutaj dzisiaj złowił tak naprawdę największą rybę, bo złowił karpia na okoniówkę, który wiemy, że waży 27 kg. To jest wyczyn naprawdę. Będą zdjęcia, także dodatkowo postanowiliśmy nagrodzić wejścióweczkami na łowisko, 4 dla ciebie tutaj na spinning, możesz się bawić. Proszę bardzo. Teraz właśnie na karpia przyjadę. Żeby połapać o konie. Miejsce drugie, Maciej Konieczny, jeden szczupak 63 cm. Niestety drugie miejsce, ale jest sandacz, nie szczupak tym razem, nie udało się. Kolejny błąd dla ciebie, mały piórniczek na wstynęty od delfina, zapraszam na podium. No i pierwsze miejsce samymi okoniami, w tym największym właśnie 32 cm, Rafał Bociek. Zapraszam. No teamu, cały team, brawo! Rafale, to dla ciebie torba od Delfina, błąd, gratulacje. No i troszkę inny puchar niż zazwyczaj, tak jak powiedziałem. Szczupak, kabra. Proszę bardzo, na pierwsze miejsce. I tak, co jeszcze szybkiego? Chcielibyśmy jeszcze raz tylko podziękować firmie Delfin za pomoc, salonowi wędkarskiemu Osiniec również. Zapraszamy wszystkich do wspólnego zdjęcia. A na koniec proszę, jak macie chęć, bierzcie drożdżówki, bierzcie kiełbasę do domu, bo no, my nie mamy co na koniec z tym zrobić tak naprawdę, to bierzcie, częstujcie się i tyle. Na pewno weźmiemy, idę pogratulować. Gratulacje, gratulacje, gratulacje. Gratulacje. Dziękuję bardzo. Teraz wspólne zdjęcie robimy, z tyłu. Tak, zdjęcie zrobimy wszyscy na pamiątkę.